Lech Wałęsa zamieścił w sieci zdjęcie z obiadu. Krótko opisał fotografię jako swój ostatni posiłek. Wśród internautów w jednej chwili zapanowało poruszenie. Są bardzo zaniepokojeni całą sytuacją. Lech Wałęsa ma już 76 lat, dlatego wie, że dbanie o zdrowie jest teraz szczególnie ważne. Były prezydent regularnie poddaje się badaniom, by móc od razu reagować na wszelkie niepokojące dolegliwości. Niewiele jednak mówi o swoim zdrowiu, dlatego i opinia publiczna wciąż docieka informacji o jego samopoczuciu. Niespodziewanie 76-latek zamieścił w sieci zdjęcie, na którym pokazał swój ostatni posiłek. Wystarczyła chwila, by post zalała fala komentarzy. Lech Wałęsa pokazał ostatni posiłek. Internauci zaniepokojeni nie jest tajemnicą, że były prezydent wyjechał do uzdrowiska w Inowrocławiu, by poddać się tam dokładnym badaniom i zabiegom zdrowotnym. Na swoim Facebooku dzielił się z obserwatorami niewielkimi szczegółami z wyjazdu, pokazującym, inne malowniczą okolicę. Ostatnio zamieścił kolejne zdjęcie, tym razem prosto ze stołówki, gdzie w najlepsze zajadał się posiłkiem. Fotografię skwitował w zaledwie dwoma słowami. Ostatni obiad, podpisał. Krótki podpis okazał się dla internautów wyjątkowo niepokojący. Ci zauważyli bowiem, że opis jest dość dwuznaczny, a Lech Wałęsa powinien wyjaśnić, że jest to jego ostatni posiłek, ale w tamtejszym uzdrowisku. Proszę koniecznie dodać, że ostatni obiad w uzdrowisku Solanki. Bo tak coś dziwnie zabrzmiało, pisze jeden z użytkowników. Dwa. Aktorka M jak miłość trafiła do szpitala. Wiadomo, co się z nią dzieje. 3. Zły podpis pod tym zdjęciem, panie prezydencie, dodaje kolejny. Panie prezydencie, lepszy by był tytuł, pożegnalny obiad w sanatorium, sugeruje obserwatorka. Panie prezydencie, nie za szybko proszę z tym ostatnim, czytamy. Źródło, Facebook,